Siemanko, kochani, witajcie. Mam nadzieję, że macie dobre samopoczucie. Ja mam super samopoczucie, bo dzisiaj kolejny produktywny dzień już od samego rana. Teraz jeszcze trochę sprzątam. Wychodzę z domu, pakuję rzeczy i spadamy, spadamy. Zośka, a ty, moja droga dziewczynko, spadasz razem ze mną. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Jedziemy dzisiaj do Uluwatu. Ja jeszcze z samego rana, słuchajcie, miałam plan, żeby wstać dzisiaj o 6. Plan się nie powiódł, więc niestety były fuck-upy, ale spoko, nie ma tragedii, bo wstałam o 7 chyba rano. Nagrałam odcinek Top Model i biorę ze sobą komputer. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zmontować co nieco, a jeżeli mi się nie uda dzisiaj zmontować, to najwyżej zmontuję sobie jutro odcinek. My jedziemy dzisiaj do Uluwatu, za 10 minut mniej więcej wychodzę z domu, jadę się spotkać z Aleksą. Muszę kupić baterię do mikrofonu, bo trochę już zaczyna mi się, mikrofon zaczyna świecić mi się na czerwono. I stamtąd półtorej godzinki drogi i dzisiaj jeszcze mamy zajęcia z tresury z Zośką. Dzisiaj będziemy miały zajęcia z innymi pieskami. Zosia, czy ty wiesz o tym? I dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę ja zabieram Zośkę na wakacje. No, pierwszy raz, słuchajcie, stwierdziłam, że czas po prostu przyłożyć się bardziej do wychowania Zosi. I właśnie dzięki temu, że mamy tresurę, to mam nadzieję, że będzie po prostu spokojniej, bo problemem jest to, że ogólnie Zośka się mnie słucha, ale to chyba już wam mówiłam, ona nie chodzi przy mojej nodze. Halo, 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 czy mnie słychać? Okej, teraz mnie słychać. Nie wiem, kiedy dokładnie przerwała mi się moja wypowiedź, to znaczy kiedy siadł mi mikrofon, ale dobre wyczucie miałam. Powiedziałam na tamtym filmiku, że jedziemy kupić baterię do mikrofonu, bo mi zaczęła mrygać na czerwono i właśnie, no, wyłączył mi się mikrofon. A chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj jedziemy na wycieczkę i Zośka już tutaj jest spakowana. Podjechałam do Pepito kupić baterię właśnie do mikrofonu. Mam takie bardzo niestandardowe te baterie. Teraz czekam na Aleksę i mamy tak mniej więcej półtorej godziny w jedną stronę. I jak dojedziemy... Hi, there she is! I was just talking about you. Zosia, no! Shit! Zoszka mi tutaj pociągnęła skuter. Strasznie podekscytowana jest, bo ona uwielbia Aleksę. Dobra, jedziemy do Ungasan. Chodź, Zośka, to nie jest twój skuter. Jedziemy do Ungasan, półtorej godziny w jedną stronę, zostawiam rzeczy i jadę na zajęcia Zośki. Dzisiaj będzie miała trening z innymi psami, wskakujemy. I do zobaczenia na miejscu. Będzie się działo. Mam nadzieję, że Zośka da sobie radę dzisiaj z innymi psiekami. Jest sporo ruch, ale nie ma tragedii. O, zobaczcie, jak Zosia jest grzeczna. Zadowolona, macha ogonkiem, Zosiaczku. Wszystko dobrze? O. A tu jesteśmy my. Tu jest Aleksa. Tutaj jest Aleksa. Zosia, to ty już niecierpliwa byłaś, już chciała dojść. Teraz wam pokażę, gdzie dziś się zatrzymujemy. Na razie nie pokażę wam jakichś pięknych miejscóweczek tutaj. Zostawiłyśmy rzeczy, jest trochę za wcześnie, przyjechałyśmy godzinę przed check-inem, ale powiedzieli mi, że będziemy mogły się zatrzymać, natomiast się okazało, że nie jest totalnie gotowe. Więc Aleksa mi tutaj pomaga z Zośką. Zostawiłyśmy tam w kanciapie rzeczy i zaraz będę jechała na zajęcia z Zośką. Zośka taka zadowolona, w ogóle ogonkiem macha. Zosia! Aleksa mi tutaj trochę pomaga, ale miejsce jest czadowe. Zobaczcie, jakie schody piękne w ogóle. Tylko to nie jest akurat nasz domek. Thank you so much for helping me. Okay, I'm gonna let you free, Zosia. Don't disappoint me. Czekamy jeszcze na pokój, tak jak wam powiedziałam, a ja też czekam na informację od trenera Zośki. Zosia, co ty się zaplątałaś? Powiedziałam Zośce, że dam jej szansę i spuszczę ją ze smyczy i się chyba zaplątała. A zobaczymy, mam nadzieję, że będzie się dobrze zachowywała. Na razie jest ok. A muszę podpisać też, muszę dać depozyt 500 tysięcy, bo pomimo tego, że to miejsce jest dog friendly, to jednak pani mi powiedziała, właścicielka, że zdarzało się tutaj, że psy robiły zniszczenia. Dla mnie to jest ok. Zośka raczej nic już nie niszczy. Miała kilka takich incydentów, jak była dziecko, ale całe szczęście już z tego wyrosła. A czekam teraz na potwierdzenie, bo napisał do mnie treser Zośki i się pyta, czy mogę wysłać lokalizację, żeby on wiedział, gdzie podjechać. Tak mu mówię, ale my się chyba dzisiaj mieliśmy u ciebie spotkać, żeby z twoim psem ćwiczyć. I ja mu mówię, że właśnie chciałam ciebie prosić o lokalizację, więc nie wiem, czy ja mam do niego jechać, czy on tutaj przyjeżdża. Ale wiem, że będę musiała kupić kostium kąpielowy. Zapomniałam się spakować, a my tutaj mamy basen.
i kurczę, nie wejdę do środka, więc jeszcze pójdę na jakieś zakupy, mam nadzieję. I don't think she's gonna come to you, she hates pools, but let's try. She loves you. Alexa, to ja próbuję zawołać Zośkę, żeby podeszła bliżej do basenu. Zosia! Ale Zośka, hi! Ale Zośka nienawidzi basenu, więc chyba nie przyjdzie. Zosia! Did you do that Polish? Can you speak Polish? Widzicie, szkolenie nie idzie na marne. Zosia, co słychać? Are you having fun? Zosia, jaka grzeczna. O, cześć kochanie. Chodź, mamy dla ciebie wodę z picia. Ale ładne miejsce tutaj, zobaczcie. Na razie zostawiłam smycz tutaj wszczepioną. W razie gdyby się okazało, że Zosia jednak jest troszeczkę niegrzeczna. I trzeba było ją złapać. Ale nie odchodzi nigdzie daleko, więc jest git. Jednak trening będzie się odbywał tutaj. Mój trener przyjedzie ze swoim psem i będziemy trasować Zośkę. A Zośka jest taka grzeczna. Weszła sobie na kuchnię tam, jest taka kuchnia, poprzytulała się do tych pań, które tutaj pracują. Spytałam się, czy im to nie przeszkadza. Powiedziały, że wszystko jest okej i że lubią bardzo psy. Teraz się wita ze wszystkimi gośćmi. Po prostu jest tak kochana, nie odchodzi nigdzie. Jak normalnie inny piesek teraz, to będziemy mogły normalnie cały czas na wakacje razem wyjeżdżać. Zastanawiam się nad tym, czy nie przedłużyć mojego pobytu w Uluwatu o jeszcze jeden dzień, ale nadal rozkminiam. Zobaczymy, jak się ułoży w ogóle to miejsce, w którym teraz jesteśmy, czyli Root Tree House chyba się nazywa. Jest tak cudownie tutaj, jest taki spokój, że jak normalnie w jakimś raju. Właśnie dostałam jedzenie i zamówiłam sobie hiszpański omlet. Tak mi się kojarzy z takim omletem katalońskim. Miałam kiedyś współlokatorkę z Barcelony, jak mieszkałam w Izraelu, i ona mi przygotowała omlet. I to się nazywało jakoś How do you call a Spanish omelet? Do you remember? There's a different tortilla. Never mind. Sorry. It's okay. Spytałam się teraz Aleksy, jak się coś nazywa, sama sobie odpowiedziałam, a ona nawet nie wiedziała, co pytam. A więc kiedyś właśnie koleżanka Laura z Hiszpanii, z Katalonii, przygotowała dla mnie tortillę, czyli właśnie taki placek z jajkiem, tradycyjny kataloński. I to chyba było coś podobnego, bo tutaj mi powiedziano, że to jest z ziemniakami, z cebulą, no i jajko. Wygląda to pięknie. Zosia, nie możesz się doczekać, właśnie mówiłam, że zasługuje na smaczki jakiejś. Zosia? Are you excited? Oh, przestałam machać ogonkiem, ale na razie nie mogę jej dawać zbyt dużo smaczków, żeby trening poszedł dobrze. Ale zobaczcie, bez smyczy leży. Jaka grzeczna. Okay, come on. Przyjechał do nas właśnie trener Zośki i Zośka się chillowała cały czas nad basenem. W momencie, jak dostałam wiadomość, że jestem przed wejściem, to akurat Zośka mi zniknęła z zasięgu wzroku, ale zawołałam ją i przyszła. No, niesamowicie się cieszę, ale teraz najważniejsza część treningu, znaczy dwie rzeczy są takie, które musimy potrenować. Kam Zosia? Musimy potrenować z innymi pieskami. Na pewno jedzenie obok. Hi! Oh, you have a cute puppy! It's the first meeting, Zosia! Yeah, everything is okay. They're doing okay, but like you could tell in the beginning, she tried to show her her place. So I really don't like that, and I just want her to chill. What's up? Stay. Put your shit. Put your come. Put your shit. Idzie nam całkiem nieźle. Były dwie takie sytuacje, że Zosia była trochę niemiła, nic się nie stało poważnego, ale teraz idzie o wiele lepiej. Przed chwilą Pucci jadła... Przed chwilą jadła obok Zosi. Zosia to zadowolona, ona to uwielbia, te treningi. Tyle dostaje smaczków. No, dzisiaj mierzymy się z trudniejszymi problemami niż ostatnio. Zosia jest bardzo zazdrosna o jedzenie. Jakoś tam udaje nam się nawigować sytuacją, ale jest taka
napięta atmosfera, bym powiedziała. Ćwiczymy z dużą ilością smaczków, a no jest to coś, nad czym zdecydowanie musimy trzeba to zmienić. I tak ogólnie można by powiedzieć, że jestem zadowolona z Zośki i z tego, jak się zachowuje. Chociaż było kilka takich sytuacji, że no prawie doszło do awantury. A trzy razy się na siebie rzuciły. Było bez drapania, bez kłów, wiecie, bez całej części zniszczeń, ale była taka walka o dominację. No nic, no, nie zmienimy tego w ciągu jednego treningu, więc będziemy trenować jeszcze więcej i więcej. Tymczasem w ogóle już dostałyśmy pokój z Aleksą, pokażę wam później. O, to jest nasza chatka, widać to? Czy to jest to? Czekajcie. Bo ja teraz nie widzę, co ja wam pokazuję. Tak, to chyba musi być to. Tak, to jest nasz domek, to pokażę wam później, jest przepiękne. Naprawdę jedno z fajniejszych miejsc, w jakich się zatrzymałam. W ogóle tak pięknie pachnie drewnem, jak się wchodzi. No czuję się jak na wakacjach, a teraz wracam do treningu, bo dalej jest napięta atmosfera. Skończone było bardzo intensywnie. Pod koniec, jak już wszyscy byli zmęczeni, w ogóle Zośka nie chce iść tym mostkiem, tylko cały czas przeskakuje naokoło. Zaraz wam pokażę, jak wygląda domek. A, udało się przejść. Nie chciała wcześniej przechodzić, nawet musiałam jej zmuszać. Chodź Zośka, jeszcze nie widziałaś naszego domu. Chodź, pójdziemy zobaczyć. Nasz domek jest tutaj. Byłam już przed chwilą w środku, bo przynosiłam psiaką więcej wody. Jest pięknie, zobaczcie, na dole można sobie tutaj pochillować na poduchach. I Zośka, ty wchodziłaś kiedyś po takiej drabince? Sama nie wiem. Zobaczymy, czy udaje się wejść. No chodź. Up. Up, up. Hej! Tak wygląda nasz domek w środku. Trzeba uważać, bo drzwi są bardzo malutkie. Wiecie, jakiego rozmiaru jest Zosia? No to drzwi są tak może trzy wysokości Zosi. I tak, tutaj jest główne łóżko, a pod spodem jest jeszcze jedno ukryte. Z takim małym okienkiem, więc jakby ktoś chciał, to od biedy cztery osoby się tutaj zmieszczą. Ja będę spała na górze, bo taka była prośba. Schodki drewniane, rzeźbione i widok na kolejne domki tam z daleka. A pokażę wam jeszcze łazienkę, bo też jest przepiękna, tylko zamknę kibelek. Piękny jest ten domek, bo jest zrobiony cały w drewnie, więc nawet tutaj drzwi są drewniane. I proszę bardzo. Tak to wygląda. Łazienka półotwarta. Tutaj nie ma szyby. Tutaj jest murowany prysznic z takiego kamienia jakby. Bardzo fajnie. And here is Aleksa. Okay, let's go 10. Hej, Zosia! You opened the door? Zośka otworzyła drzwi, ale chyba się trochę boi zejść. Więc nawet mi to pasuje. Boi się czy nie? Nie wiem, czy wyjdzie. Chyba sama nie wiesz, czy wyjść, czy nie? Come on. Come on. You can do it. Come on. Come on. Good job. Oh, that's so good. Jedziemy teraz do domu, do Imani. Czekamy na Aleksę. Mamy tutaj Zośkę. Hi, just said we're going to your place. To your place, to your husband. And that sounded weird. We're going to my husband. And we're gonna figure out the plan. Probably sunset and beers, like every day. Yeah. Well, every second day. I have a kids-friendly channel, okay? Every week. Every other year. We actually don't. How do you lie? I meant non-alcoholic beers, of course. Well, obviously. In Bali, we only have 0.0%. Jedziemy teraz do koleżanki, do domu, zabieram Zośkę i idziemy obmyślić plan. No i potem gdzieś się skończymy, to może was zabiorę, co? A co? A czemu by nie? A zobaczcie, tutaj jest zamykanie kłódki, trzeba się trochę namęczyć. Wchodziłam tam po tych schodach za pierwszym razem do domku, to się przywaliłam głową i powiedziałam Aleksie, teraz będę ostrożna i się przywaliłam jeszcze raz, dosłownie jakieś 3 sekundy później. Niebezpieczne miejsce, gorące miejsce, włosy mokre, więc dobrze będzie się przejść. Yeah, it's not easy to lock, do you need it? Yeah. Wow.
zobaczcie, jakie moi znajomi mają dom piękny. To jest ich prywatny ogród w domu. To jest w ogóle jakieś szaleństwo. To jest niesamowite, że my możemy mieszkać w takich domach. Ale cudo. Oh, she has so much to discover here. Wow, the weather is just amazing. Imani is just showing around her house and look, this is her bathroom. What? Wait, you can get fresh coconuts when you're taking a shower? Are you serious? What is this place, right? Are you kidding me? Can I organize a shoot in your house? What is that? Gorgeous. Whoa. Jezu, ja chcę się tutaj kąpać. Imani, I want to take a shower every day here. Wow! Ale chata! Siemanko, ja już jestem w Canggu. Wróciłam do domu. Cieszę się, że mogę to miejsce nazywać domem. Wiem, że już wam o tym mówiłam, ale dobra, mniejsza o to, bo się zakręciłam tutaj w tym wstępie teraz. Tak się z wami łączę, dlatego że akurat przyjechałam popracować i ściągają mi się pliki jeszcze, więc mam jeszcze 7 minut, bo jestem w trakcie montowania filmiku. W ogóle przyjechałam dzisiaj do domu i tak sobie pomyślałam, jak już wracałam, to się zastanawiałam, co ja w ogóle sobie zamówię, że jakąś dostawę jedzenia sobie zamówię i tak dalej, bo już byłam głodna i tak, co by tutaj zjeść? I nagle tak sobie pomyślałam, a dlaczego ja mam siedzieć w domu, zamawiać do domu jedzenie, zamiast w ogóle wyskoczyć do restauracji? Ostatnio odkryłam takie świetne miejsca, chyba nagrywałam nawet stąd, Superfood Canggu, i mają niesamowity bar sałatkowy, po prostu rewelacja, więc przyjechałam tutaj, montuję sobie odcinek i wszystko na spokojnie i powiem wam, że to miejsce, w którym się zatrzymałam, czyli Roots, to podpisywałam wam pewnie te domki drewniane, to był taki sztos, to było w ogóle chyba jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich się zatrzymałam i nie było wcale tak drogo, bo my zapłaciłyśmy z Aleksą trochę ponad 200 zł za noc, za domek, nie od osoby, więc moim zdaniem to jest naprawdę bardzo uczciwa cena. No i tak pięknie, w ogóle Zośka się tak spisała, że normalnie jak inny pies, najlepsze jest to, że ja ją nawet spuściłam ze smyczy. Chyba też to nagrywałam, prawda? Że Zośka siedziała w ogóle, wiecie, zdjęłam ją ze smyczy i nie uciekała. Pochodziłyśmy też, zrobiłyśmy sobie spacer bez smyczy na zewnątrz, jakby przed tym hotelem. No i po prostu wow. Pojechała też wczoraj w odwiedziny do moich znajomych, tam co wam pokazywałam ich dom. Jezu, w ogóle jak ja bym chciała mieć taką łazienkę, jak oni mają. Ja nie mam powodów do narzekania, ale jakbym miała taką łazienkę, to bym po prostu... Może i dobrze, że nie mam, bo po prostu bym nie wychodziła z tej łazienki. Jakbym chciała wziąć prysznic, to bym brała ten prysznic pewnie z 3 godziny, żeby się nacieszyć tym miejscem. Więc trochę bardziej ekologicznie, ale mąż mojej koleżanki wysłał mi dzisiaj wiadomość i powiedział, że Zosia była najmilszym gościem, jakiego kiedykolwiek gościł w domu. Powiedział, że tak się dobrze zachowywała i tak dalej. No my mamy jeszcze kilka rzeczy do przepracowania. Zosia się nie fajnie zachowuje w stosunku do innych psów często. Nie zawsze, ale często, więc no, będziemy to trenować. Dzisiaj miała styczność z kilkoma psami na plażę i pojechałam z Aleksą i z Zośką na taką piękną plażę, która nazywa się Melasti. Wrzucałam nagrania na Instagram, ten film pojawi się z opóźnieniem, ale jak chcecie być na bieżąco, to zapraszam was na mój Instagram, bo tam pokazuję co i jak. Ojejciu, Zosia była tak wymęczona, ale tak wymęczona. To jest jej pierwsza, większa podróż, wiecie, tak naprawdę to, co... Najdalej to chyba do Kuty pojechała kiedyś i raz ją zabrałam kiedyś do Ubud, ale też była wyczerpana i tam nie zostałyśmy na noc, więc to wszystko było zbyt intensywne. A teraz to ja już nie mogę się doczekać, aż pojedziemy na kolejną wycieczkę. No i jak już byłyśmy na plaży, Zośka zadowolona, wbiegła sobie do wody i nagle Aleksa mnie stuka i mówi: ty, a Zośka kiedyś spotkała małpy? A ja mówię: dlaczego? Ona mówi: małpy tutaj są. I było strasznie dużo, znaczy tak 12 małp było i biegały sobie po plaży. No i ja jej powiedziałam, że wiesz co, jak Zośka była szczeniakiem, to kiedyś miała spotkanie z małpami, ale ani jej to jakoś nie podekscytowała, ani no, zero reakcji w ogóle. I mówię, ale kurczę, w dorosłym życiu to chyba jeszcze nigdy nie spotkała małp. No i nie było żadnego kontaktu, w sensie fizycznego ani nic, ale wiecie, Zośka biegała bez smyczy. I jak zobaczyła, że te małpy tam gdzieś biegały po jakichś ołtarzach, wyjadały ofiary i tak dalej, to Zosia tylko tak patrzyła, taka zafascynowana. Co to jest? Podobną reakcję miała, jak konie pierwszy raz widziała.
Więc mega słodkie to było tak sobie poobserwować. Całe szczęście do niczego nie doszło pomiędzy nimi. Małpy w ogóle nie były zainteresowane Zośką, były zainteresowane tym, żeby okradać turystów. I widziałam, byłam świadkiem kradzieży. Całe szczęście zostały ukradzione tylko krakersy. Małpa się przyczaiła, jak jakaś pani leżała na łóżku, na leżaku i się opalała. Zakradła się z tyłu, wyciągnęła łapkę i bach! Ale najlepsze jest to, że wszyscy krzyczeli do tej pani, krzyczeli: uwaga, uwaga, małpa! Ale olała temat i została okradziona elegancko. Wiecie co, czuję się tak naładowana po prostu energetycznie po tym wypadzie. Trochę miałam inne plany na wypad, bo wyszłyśmy w końcu na koncert z Imani i z Aleksą, jeszcze kilka innych osób było, więc trochę mi się to nie podobało, że było tak głośno, bo ja wolę miejsca, gdzie można sobie pogadać, ale znalazłyśmy miejsce, gdzie poszłyśmy, uciekłyśmy z tego koncertu i sobie pogadałyśmy i z Imani, i dzisiaj z Aleksą bardzo długo rozmawiałam na plaży. Znaczy bardzo długo, siedziałyśmy tam chyba tylko półtorej godziny, bo Zośka była zbyt zmęczona, więc powiedziałam Aleksie: Aleksa, jedziemy do domu. Ale wiecie co, taki wypad z dziewczynami to jest coś, co ja naprawdę niesamowicie doceniam. A najlepsze jest to, że ja przez większość mojego życia nie miałam przyjaciółek, miałam kolegów i bardziej się dogadywałam z facetami, aż w końcu jak znalazłam przyjaciółkę, Paulę, może kojarzycie ją z vlogów w Hongkongu, to do mnie dotarło: wow, ale dużo traciłam. I strasznie mi to dobrze zrobiło na psychikę. Ogólnie w ogóle ostatnio się dobrze czuję, ale jeszcze do tego, jak już nawet mam dobry humor, to takie miłe rzeczy się u mnie w życiu dzieją, wiecie? I bardzo to doceniam. Rozmawiałyśmy w ogóle z Aleksą o czymś, bo właśnie ja jej opowiadałam, rozmawiałyśmy o takich trochę trudniejszych tematach i ja jej w pewnym momencie powiedziałam, coś było a propos tego kontekstu, że pamiętasz, jak robiłyśmy listę sobie tych 20 rzeczy miłych, które mnie spotkały w ciągu dnia, ja jej powiedziałam, tak mi to dużo dało w postrzeganiu świata i w ogóle dużo to we mnie zmieniło i powiedziałam jej: Aleksa teraz zaczyna bardzo intensywnie wprowadzać wiele zmian w swoim życiu. No i wiecie, na początku jak się dużo zmienia w swoim życiu, jest dużo nowych jakichś obowiązków, to ciężko jest czasami się w tym wszystkim, łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. I jej powiedziałam, że wiesz co, dużo moich znajomych prowadzi takie dzienniki, taki journal, ja to nazwałam, nie wiem jak to powiedzieć, to nie do końca jest pamiętnik, ale takie wspomnienia jakby z dnia i powiedziałam jej: zapisuj sobie, co udało ci się zrobić, czego nowego się nauczyłaś, co produktywnego zrobiłaś jakiegoś konkretnego dnia, bo to tak jak z tymi rzeczami na liście, co mnie miłego spotkało, wiecie, widzicie co się dzieje dookoła, ale czasami się tego nie docenia. Tak samo jest, na przykład, ja czasami mam takie poczucie, że tak sobie myślę, Boże, jakie mało dzisiaj zrobiłam. Mogłam zrobić więcej, mogłam się jakoś bardziej postarać, ale gdybym sobie zapisała, co zrobiłam i dużo takich punktów, na przykład nagrałam vloga, uporządkowałam foldery ze zdjęciami, zgrałam pliki, wiecie, i tego naprawdę by się zrobiło dużo i czasami, jak się nie napisze tego, to człowiek to trochę mniej widzi, więc miałyśmy dzisiaj właśnie rozmowę dotyczącą takiej produktywności, rozpoczynania nowych kursów i strasznie mnie to ekscytuje, że Aleksa zaczyna taką pracę jakby nad sobą. Nie to, że ona ma jakoś dużo pracy nad sobą, ale zaczyna być bardziej aktywna, jeżeli chodzi o produktywność, o działanie. I jeszcze wam powiem, że ja zresztą tak samo dużo nowych rzeczy próbuję i zwiększam swoją produktywność i jutro idę na drugie zajęcia z boksu. Co tak trochę poskakałam po tematach, ale teraz mi się właśnie przypomniało, że chciałam wam o boksie też opowiedzieć. Jutro idziemy do innego miejsca, bo Aleksa mi bardzo polecała jedno takie miejsce, w którym ona była nie na boksie, ale na ćwiczeniach. Bardzo popularne na Bali, nazywa się Soma Fight Club chyba, albo Soma po prostu. I tam droższe są zajęcia, bo ja w tym poprzednim miejscu płaciłam 110, a teraz płacimy 250, więc różnica jest bardzo duża, albo nawet 260. Ale jestem ciekawa, chcę zobaczyć nowe miejsce i wtedy zadecyduję, gdzie będę chodzić, do którego studia będę chodzić. Czy do tego droższego, czy do tego tańszego. No i chciałabym na pewno kontynuować boks. Do tej pory próbowałam różnych rzeczy, różnych zajęć, ale to mi dało najwięcej przyjemności i cieszę się, że próbuję nowych rzeczy. I też pamiętam, że jak chodziłam na jakieś różne zajęcia, to czasami się pojawiały takie komentarze pod moimi filmami, że o, bo to tak dużo rzeczy zaczynasz, a potem nie kończysz, masz stłumiony zapał. A ja was naprawdę zachęcam do tego, żebyście próbowali nowe rzeczy i jak coś wam nie będzie pasowało, to po prostu przestańcie to robić. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy widzą problem w tym, żeby właśnie próbować, doświadczać nowego i zobaczyć, co nam się podoba, co chcemy robić, czego nie chcemy robić. Tak jak na przykład poszłam chyba na 3 zajęcia
tańca na róże i było spoko, ale to nie dawało mi tego kopa. To było fajne, okej, uczyłam się dużo nowych rzeczy, ale to nie było tak, że na przykład czas mi płynął jak szalone, że mnie po prostu, wiecie, aż uciekał, że mięśnie coś mnie bolą, nie wiem, czy nie od tego boksu albo od dzisiejszej jazdy, bo nieprzyjemna była jazda z powrotem. Natomiast właśnie nie czułam tego przy różnych zajęciach, a jeżeli chodzi o boks, to ja to poczułam. Naprawdę, ja się tak wyładowałam podczas tego treningu. Nie wiem, co we mnie się działo, ale jak wywaliłam, wiecie, w te worki, jakie pouderzałam, to taka się czułam leciutka. A poza tym, że mi to sprawiło przyjemność, no to jeszcze, słuchajcie, jak będę chodzić dwa razy w tygodniu, bo tak myślałam, żeby chodzić dwa razy w tygodniu, może częściej, ale jakby to było regularne dwa razy w tygodniu, to będę zadowolona. Słuchajcie, świetny trening. Naprawdę świetny trening. A ja jeszcze chciałabym troszeczkę zrzucić. Teraz już jestem zadowolona z mojego wyglądu, ale jeszcze można by trochę to pracować ciało, można sobie doćwiczyć, więc to po prostu byłoby no, idealne połączenie. I widzę, że zgrały mi się pliki. Ja tutaj montuję odcinek Top Model, więc jak wiecie, trochę sobie działam. Muszę wrócić więcej vlogów, muszę zacząć teraz wstawiać się. Pogubiłam z tym, co, kiedy wstawiać i tak dalej. Ale chyba i nie, wiecie co, ja wam powiem, że i tak jestem z siebie zadowolona. Naprawdę. I tak sobie dzisiaj myślałam, jak jechałam do domu, że ja siebie lubię, wiecie? I mam nadzieję, że wy siebie też lubicie. Ty kiedyś chyba też wam wspominałam, że gdybym poznała siebie sprzed 15 lat, to chyba byśmy nie zostały koleżankami. Nie to, że robiłam coś jakiegoś strasznie złego, ale lubię siebie teraz bardziej niż wcześniej. A to chyba dobry znak, co? Jak się idzie w tym dobrym kierunku, jak się jest lepszym człowiekiem. No. Filozoficznie się na koniec zrobiło, ale w ogóle też o filozoficznych rzeczach rozmawiałam z moimi koleżankami, takie naprawdę miałyśmy głębokie, trudniejsze rozmowy. Z Imani wczoraj o spirytualizmie rozmawiałyśmy, o duchowości, bo to spirytualizm trochę dziwnie brzmi, inaczej inny ma wydźwięk po polsku to słowo niż po angielsku. No, dużo rozmawiałyśmy o reinkarnacji, o różnych możliwościach, o symulacji nawet rozmawiałyśmy, o tym, jakie jej postrzeganie w ogóle świata, religii się zmieniało, jak ona jakby przeciwstawiła się temu, w jaki sposób wychowywali ją rodzice, bo jej mama na przykład jest pastorem, więc fajnie, że mam takich ludzi, którzy dają mi różną jakby perspektywę, z którymi mogę porozmawiać i mogę pójść na imprezę, na drina, ale też mogę porozmawiać o takich naprawdę ważnych, życiowych rzeczach. I czasami dlatego lubię się z wami też dzielić takimi ważnymi, życiowymi rzeczami. Mam nadzieję, że udało mi się jakąś pozytywną energię do was wysłać. Jeżeli oglądacie rano, to smacznej kawki, jak oglądacie wieczorem, to smacznej wody na dobranoc i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki i bye bye.